Materiał został opracowany w ramach projektu model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Rozliczanie kosztów usług turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Po zakończeniu imprezy następuje ostateczne rozliczenie z kontrahentami w oparciu o otrzymane rachunki i rozliczenie z klientem w przypadku klienta grupowego. Pozornie wydaje się, że kontrola rachunków jest czystą formalnością. Jednak doświadczenie pokazuje, że z rozmaitych względów kontrahenci mylą się w wystawianiu rachunków i wówczas należy dokonać korekty tych dokumentów. Zapraszam do obejrzenia filmu, podczas którego dowiesz się, jakie problemy mogą być związane z płatnościami za usługi turystyczne oraz jak sobie z nimi radzić. Może również zdarzyć się, że klienci zgłoszą reklamację odnośnie świadczonych usług. Reklamacje należy rozpatrzyć w terminie i trybie zgodnie z warunkami uczestnictwa. Na rozpatrzenie reklamacji mamy zazwyczaj 14 dni. W sytuacjach trudnych i wątpliwych należy dążyć do polubownego załatwienia sprawy. Reklamacja pisemna wymaga również odpowiedzi na piśmie. Podstawą rozliczeń między stronami transakcji handlowej jest wystawienie faktury VAT. FV. Czasem faktura wymaga uzupełnienia informacji, jest błędnie wystawiona lub nieprawidłowo podpisana. Wówczas wystawia się fakturę korygującą VAT. W przypadku faktur VAT i faktur korygujących VAT ważny jest podpis odbiorcy i zwrot faktury do sprzedawcy. Faktura korygująca wystawiona w przypadku pomyłek powinna zawierać kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą, wystawia notę korygującą. Nota korygująca przesyłana jest wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią. Często zdarza się, że sprzedawca dostarczył towar i fakturę, określił termin zapłaty, a tymczasem nabywca nie wywiązuje się z terminu, który wcześniej zaakceptował. W takiej sytuacji powinien domagać się natychmiastowego uregulowania należności, sporządzając pismo upomnienie z powodu opóźnionej płatności. Pisma tego typu pisane są w uprzejmym, ale stanowczym tonie. W ostatnim upomnieniu sprzedawca wyznacza dłużnikowi ostateczny termin płatności. W razie jego niedotrzymania informuje kontrahenta o podjęciu kroków prawnych. Odpowiedź na upomnienia z powodu opóźnionej płatności to pismo, w którym w odpowiedzi na upomnienie z powodu opóźnionej płatności należy wyjaśnić powody zwłoki oraz przeprosić za zaistniałą sytuację. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.